Nina Andrycz była wielką damą polskiego teatru, aktorką, o której mówiono, że urodziła się, żeby grać. Ona sama twierdziła, że aktorstwo to jej życie i sposób na życie. Scena to moja wielka i, na szczęście, odwzajemniona miłość. Żyję, by grać. Inne kobiety rodzą dzieci, ja rodzę rolę, napisała na kartach autobiografii patrzę i wspominam ci którzy ją znali, wiedzieli, że ma wielkie serce i chętnie pomaga tym, którzy pomocy potrzebują. Nikogo nie zdziwiło, gdy okazało się, że wszystkie oszczędności zapisała w testamencie Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Choć życzeniem Niny Andrycz było, żeby zgromadzone przez nią na kącie w banku 85 tysięcy złotych jak najszybciej trafiło do wośp. Musiało minąć kilka lat, by spadkobierca dostał należne mu pieniądze. Dlaczego? Liliana Śnieg, Czaplewska, która przyjaźniła się z aktorką i opiekowała nią, dopiero niedawno wyjawiła prawdę o problemach ze spełnieniem ostatniej woli gwiazdy. Okazało się, że pracownik banku, w którym Nina Andrycz zdeponowała swoje oszczędności, namówił ją tuż przed jej sto. Urodzinami na przelanie środków na fundusz emerytalny po śmierci Diwy Bank odmówił przekazania pieniędzy wośb. Twierdząc, że żadna fundacja nie ma prawa dziedziczyć tak tzw. jednostek w funduszu emerytalnym. Zgodnie z testamentem te środki mogła pobrać jedynie osoba, która odziedziczyła majątek ruchomy po aktorce. Jednak pani Liliana śnieg, Czeplewska, która opiekowała się Niną Andrycz przed śmiercią, zrzekła się pieniędzy, przez co powstał spory kłopot, wyjaśniał na łamach faktu rzecznik prasowy WOŚP. Krzysztof Dobies. Kłopot polegał między innymi na tym, że śnieg. Czaplewska musiałaby zapłacić spory podatek od spadku, a WOŚP takiego obowiązku nie ma. Przepychanki między bankiem a przedstawicielami spadkobierców trwały trzy lata. Bank skapitulował dopiero gdy sprawą zainteresowały się media. Awantura o spadek. Poninie Andrycz zakończyła się sukcesem w WOŚP. Fundacja dostała w końcu całą zapisaną jej przez gwiazdę w testamencie sumę wraz z odsetkami, a dodatkowo. 100 tysięcy złotych od banku, z którym wcześniej darła koty. W połowie 2017 roku na konto Włoch wpłynęło w sumie, dzięki Ninie, 221 tysięcy złotych. Pieniądze przeznaczone zostały na zakup sprzętu dla warszawskiego szpitala im. Profesor Orłowskiego, w którym aktorka spędziła ostatnie chwile swego życia. Nina Andrycz odeszła 31 stycznia 2014 roku. Miała 101 lat. Źródła: 1. Książka L. Śnieg Czaplewskiej Nina Józef. Sceny z życia, które minęło. Wyd. 2023. 2. Wywiadzel. Śnieg Czaplewską. Salon Radia Tok FM. Teraz Solska. Kwiecień 2017. 3. Książka N. Andrycz patrzę i wspominam. Wyd. 2012. 4. Artykuł Spadek po ninie Andrycz trafił do Wośp. Fakt czerwiec 2017 zobacz też nina andrycz nigdy tego nie ukrywała nie chciała rodzić dzieci choć mąż ją o to błagał nina andrycz mąż zdradzał ją na potęgę ale nie mogła się z nim rozwieść